Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dziś dla odmiany zaprosiłam do siebie aż 7 osób. 7 wyjątkowych kobiet, z którymi porozmawiam na temat zdrowego stylu życia. Jest to odcinek specjalny, ponieważ właśnie ruszyła sprzedaż mojego nowego e-booka, o którym zaraz Wam opowiem, ale na wstępie mogę zdradzić, że jest on naturalnie związany ze zdrowym stylem życia. To hasło stało się w ostatnim czasie z jednej strony trochę banalnym sloganem, ale z drugiej coraz więcej osób pragnie w ten sposób żyć. Żyć zdrowo. No właśnie, tylko pojawia się pytanie, co to tak właściwie oznacza? Na czym polega zdrowy styl życia? Jak należy go prowadzić? I czy są w ogóle jakieś zasady? Niestety w tym temacie mam wrażenie, że ilu znajdziemy ekspertów, tyle jest różnych teorii i nie chciałabym tutaj jakoś bardzo dramatyzować, bo zaraz przekonamy się, że można znaleźć jakiś wspólny mianownik. Jednak nie ulega wątpliwości, że istnieje bardzo wiele sprzecznych informacji o tym, co jest dobre dla naszego ciała i ducha. Dlatego w sumie nie dziwi mnie to, że wiele osób ten temat zdrowego stylu życia, po prostu przytłacza. Ja, mówiąc kolokwialnie, siedzę w tym świecie od kilku lat i niejednokrotnie gubiłam się w gąszczu informacji. Ba, nadal mam wątpliwości i ciągle się czegoś uczę, próbuję, testuję, ale zanim powiem Wam, do jakich ja doszłam wniosków, oddam po prostu głos moim gościom. Zaprosiłam dzisiaj do siebie kilka świetnych kobiet, które moim zdaniem naprawdę znają się na zdrowym stylu życia. Każda z nich ma inną historię, każda dba o siebie na swój własny, unikalny sposób i od każdej z nich wiele się nauczyłam. Dlatego jestem zaszczycona, że zechciały opowiedzieć mi i Wam, jaka jest ich definicja zdrowego stylu życia. Za chwilę posłuchacie Mai Sobczak, Oriny Krajewskiej, Eli Wierkowskiej, Justyny Świetlickiej, Kasi Zawadzkiej, Dagmary Loftus i Emilki Cesarek. Na początek Maja Sobczak, dwukrotna gościnie podcastu, choć wierzę, że przed nami jeszcze nie jedna wspaniała rozmowa. Maja jest autorką bloga Kumam Kaszę, konsultantką ajurwedy, blogerką kulinarną, autorką książek kulinarnych i nauczycielką jogi. Dla mnie osobiście jest ogromną inspiracją i wierzę, że na Was też tak podziała. Cześć, nazywam się Majka Sobczak i jestem założycielką Kumam Kaszę. I chętnie odpowiem Ci na pytanie, czym jest dla mnie zdrowy styl życia. Myślę, że przede wszystkim to jest zachowanie równowagi, takiej po prostu zwykłej w życiu codziennym. Zachowanie równowagi pomiędzy tym, co by się bardzo chciało na przykład, a tym, czego nie bardzo można, czyli znalezienie gdzieś tego swojego fajnego środka, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jeżeli człowiek zaczyna naprawdę lubić siebie, doceniać i kochać sam siebie, to po prostu zaczyna inaczej postrzegać świat, który jest wokoło, bo zaczął inaczej postrzegać siebie. Więc wszystko, co robi, to robi po to, żeby być zdrowym i żeby być szczęśliwym. Czyli wybiera dobro, wybiera światło, wybiera zdrowsze produkty, szuka lepszych opcji. Nagle orientuje się, że jednak to, co było kiedyś, to, co jest w sezonie, na przykład jeżeli chodzi o jedzenie, jest zawsze najlepsze i zawsze najodpowiedniejsze. Poza tym, jeżeli dobrze, zdrowo się prowadzimy, to gdzieś człowiek sam czuje, czy sam wie, co przynosi mu dobre samopoczucie, co przynosi mu zdrowie. Tak naprawdę zdrowie to też jest po prostu uśmiech na twarzy. Czyli co wywołuje ten uśmiech i właśnie do tych praktyk codziennych, takich rytuałów dąży. Dla mnie też zdrowie, czy zdrowy styl życia, czy zdrowy tryb życia nie jest dla każdego taki sam. Oczywiście jakiś kor ogólny możemy sobie ustalić, ale jednak tak pięknie się wszyscy różnimy, że dobrze jest dopasować
to, co ogólnie jest uważane za zdrowe, dopasować po prostu do siebie. Czyli poznając siebie, kochając siebie tak naprawdę, zaczynamy gdzieś czuć, zaczynamy być uważni na siebie, na swoje reakcje. I zobacz, zdrowy tryb życia to jest codzienny ruch, to jest dobre jedzenie, bo jesteśmy tym, co jemy, a tak naprawdę co strawimy. To jest otaczanie się dobrymi treściami, to jest czytanie uśmiechniętych treści, takich serdecznych, pełnych słońca. To jest przebywanie z ludźmi, którzy w jakiś sposób pozwalają nam wzrastać. Nawet jeśli czasami coś niewygodnie skomentują, to jest to bardzo pozytywna, krytyka, która nas wznosi, która nas buduje po prostu, która pozwala nam otworzyć skrzydła. Taki zdrowy tryb życia, zdrowy styl, to jest też na pewno to, co powiedziałam wcześniej, taki balans pomiędzy choćby pracą a odpoczynkiem. To jest cieszenie się też z takich zwykłych rzeczy, jak nic nie robienie. Ale cieszenie się też na przykład z tego, że się odkurza albo zamiata. Zawsze można znaleźć, włączyć sobie muzykę i na przykład z czegoś, co jest mniej miłe, można to tak jakby przerobić, przeadresować, że z czegoś, co było mniej miłe, czego kiedyś nie lubiliśmy, możemy zrobić coś naprawdę fajnego. Myślę, że po prostu zdrowy styl to jest podążanie na własnej fali, w swoim tempie, bo każdy ma zupełnie inne tempo, w zgodzie z własną naturą, a więc po pierwsze musimy poznać siebie, żeby wiedzieć, co jest dla nas dobre po prostu. Jeżeli macie ochotę posłuchać Mai jeszcze dłużej, co serdecznie, serdecznie polecam, zapraszam Was do wysłuchania naszych dwóch wspólnych odcinków. W pierwszym rozwinęłyśmy temat samopoznania i działania w zgodzie ze sobą. W drugim za to skupiamy się na ajurwedyjskim odżywianiu i wszystko oczywiście podlinkowałam Wam w notatkach u dołu. Tymczasem moja kolejna gościni, Orina Krajewska, też pojawiła się w podcaście już dwa razy. Jest aktorką, autorką książki Holistyczne ścieżki zdrowia Bądź oraz prezeską Fundacji Małgosi Braunek Bądź, która zajmuje się pomocą pacjentom onkologicznym oraz promowaniem medycyny integralnej i holistycznego podejścia do zdrowia. Poznałyśmy się podczas organizowanego przez Fundację Kongresu Medycyny Integralnej i przy okazji zapraszam Was też do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Oczywiście wszystko znajdziecie w opisie. Zdrowy styl życia to jest dla mnie równowaga. Równowaga na wszystkich poziomach funkcjonowania i tutaj oczywiście posiłkuję się założeniami medycyny integralnej i holistycznego podejścia do zdrowia, które bardzo detalicznie i bardzo spójnie określają, czym zdrowy styl życia jest. I on się opiera o takie 4 albo i więcej filary. Ale myślę, że żeby w ogóle z takiego metapoziomu powiedzieć o zdrowym stylu życia, to chyba najważniejsze jest to połączenie pomiędzy nimi, czyli nie ma zdrowego stylu życia, skupiając się tylko na jednym aspekcie, na diecie, na aktywności fizycznej, na odpowiedniej ilości snu, czy na takiej równowadze psychicznej, pracy ze stresem i tak dalej. Myślę, że to jest... one wszystkie zależą od siebie wzajemnie, czyli trudno powiedzieć, że ktoś żyje według zdrowego stylu życia, jeśli skupia się tylko na zdrowej diecie, a jest notorycznie przemęczony, niedospany i bardzo zestresowany, więc dla mnie to jest ten cały czas to balansowanie i taka równowaga zachowana pomiędzy wszystkimi tymi aspektami. I to jest takie monitorowanie, czy na tych, w tych wszystkich aspektach jest zachowany pewien umiar, jest zachowana takie zdrowie wewnętrzne, bo my to przecież czujemy i ciało nam bardzo dużo podpowiada, co jest dla nas dobre i co jesteśmy w stanie przyjąć jako takie zdrowe i rozwijające. I ja tak to rozumiem względem samej siebie i tak to staram się przeprowadzać i czuć i staram się być elastyczna względem swoich wyborów.
Ale myślę, że tu jest jeszcze jeden ważny aspekt. Ja bym zdrowego stylu życia w ogóle teraz nie rozważała bez takiego podjęcia tematu środowiska. I zresztą coraz częściej się mówi o tym, że to jest jeden z takich aspektów, które też na nas niezwykle ważnie wpływa. Więc myślę, że równowaga środowiskowa, zdrowy styl życia w kontekście ekologii, planety i takich działań, które będą wspólnie inwestowały nie tylko w nasze zdrowie, ale zdrowie po pierwsze nas wszystkich na poziomie społecznym, ale też w ogóle nas wszystkich na poziomie Ziemi jest niezbędny. Zarówno Maja, jak i Orina mówiły o równowadze. Ja podpisuję się pod tym całą sobą. A teraz posłuchajmy, czym jest zdrowy tryb życia dla Eli Wierkowskiej. Nasza podcastowa rozmowa miała swoją premierę kilka tygodni temu, ale mogliście też posłuchać kojącego głosu Eli w odcinku specjalnym na początku pandemii. Eli jest nauczycielką jogi i medytacji oraz założycielką studia jogi Yoga House Warsaw. Zdrowy tryb życia to dla mnie codzienne, holistyczne dbanie o siebie. To zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, emocjonalnych. To bycie blisko siebie. To czym i jak karmię moje ciało, mój umysł i moją duszę. To jak dbam o sen i jakość tego snu. To mój ruch, aktywność fizyczna, która dotlenia moje serce, dotlenia moje ciało. To praktyka uważności i medytacji, która wycisza i uspokaja mój umysł. To cała profilaktyka, na którą składają się badania, na którą składają się wszelkie nawyki i rytuały dbania o ten zdrowy sposób życia. Więc tak to u mnie wygląda. To codzienne wybory, ale warte uwagi, warte poświęcenia nieraz, warte zaufania do siebie, że to, co robimy, to, co robię dla siebie, każdego dnia ma sens po to, jak się czuję i żebym się czuła jeszcze lepiej z każdym dniem. Myślę, że przesłanie Eli jest bardzo, bardzo ważne, bo zdrowy styl życia to nie wielkie przedsięwzięcia, a każdy mały, codzienny wybór. To właśnie te drobne rzeczy składają się na to, jak czujemy się fizycznie i psychicznie. Kasia Zawadzka, moja kolejna gościni, jest wspaniałą aktorką oraz orędowniczką dbania o siebie i holistycznego podejścia do zdrowia. Łączy nas miłość do jogi i ajurwedy. Posłuchajmy. Dla mnie zdrowy styl życia to harmonijne połączenie ciała i umysłu. Była to jedna z głównych wartości starożytnej Grecji, a jakoś jest mi tak światopoglądowo blisko do tego okresu i wydaje mi się w ogóle, że ten okres obfitował w wiele takich fajnych mądrości i kierunków dotyczących człowieka, jego zdrowia, moralności. Warto też się tym inspirować. I tak jest właśnie w tym temacie, czyli zdrowego stylu życia. Starożytni Grecy uważali, że jakby ideałem jest połączenie ciała, harmonijne połączenie ciała i umysłu, że ciało powinno być zdrowe i silne, a umysł jasny i spokojny. Czyli idąc za tym, wszystkie techniki które i narzędzia, które pomagają uzyskać właśnie to, są dobre. W moim przypadku na przykład, jeśli chodzi o ciało, jest to dieta i oczywiście regularne ćwiczenia fizyczne, tutaj akurat joga, a jeżeli chodzi o umysł, to są to regularne praktyki jogi, pranayama, masaże ajurwedyjskie, aromaterapia, także wszystko to, co integruje na poziomie ciała, umysłu i ducha. Warto pamiętać, że zdrowie to nie tylko sprawność fizyczna i dobre wyniki badań, dlatego bardzo cieszy mnie, że coraz więcej mówi się właśnie o połączeniu ciało, umysł, duch, również w środowiskach naukowych, o czym zresztą często rozmawiam w podcaście z moimi gośćmi.
Teraz posłuchajmy Justyny Świetlickiej, czyli po prostu Owsianej, która gościła u mnie prawie rekordową ilość razy, ale uwierzcie mi, na co dzień rozmawiamy 1000 razy więcej. Justyna jest dietetyczką, autorką książki Dieta to nie wszystko, współtworzy projekt Przedsiębiorczy Dietetyk i edukuje w zakresie rozsądnego podejścia do diety i odchudzania. Zdrowy styl życia to dla mnie coś więcej niż tylko dieta i aktywność fizyczna. Zdrowy styl życia to jest dla mnie taki fundament do dobrego samopoczucia i dobrego, szczęśliwego i pełnego satysfakcji życia. Jedną ze składowych zdrowego stylu życia to oczywiście dieta, ale taka, która jest dopasowana do nas, do naszych potrzeb. To nie jest dieta, której pilnujemy na 100%, to nie jest idealna dieta na 100% zdrowa. To jest dieta, w której od czasu do czasu znajdzie się jakiś niezdrowy do końca produkt, ale nie będziemy mieć wyrzutów sumienia, jeśli taki produkt zjemy. Zdrowy styl życia to przede wszystkim zdrowe podejście do jedzenia i zdrowa relacja z jedzeniem. Zdrowy styl życia to też dla mnie przede wszystkim ruch, ale to nie tylko trening na siłowni. To wcale nie musi być trening na siłowni, to jest ruch, który sprawia nam radość. To może być taniec, pływanie, jazda na rowerze albo spacery, ale ruch jest nieodłączną częścią zdrowego stylu życia. Zdrowy styl życia to także dobry sen, odpoczynek i relaks. Jeśli chcemy mieć energię do pracy, energię do życia, do spełniania naszych marzeń, realizowania naszych pasji, musimy się wysypiać, musimy dbać o reset, odpoczynek i relaks. Moim zdaniem to jedna z podstaw. Kolejna ważna kwestia to redukcja stresu. Stres bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. Musimy redukować wszystkie czynniki, które powodują u nas stres i starać się redukować ten stres w naszym życiu i żyć po prostu trochę wolniej i bez takiego ciągłego zdenerwowania. Zdrowy styl życia to także dla mnie taki czas dla siebie, dbanie o nasze dobre samopoczucie, o naszą samorealizację, taka satysfakcja z naszej pracy. Zdrowy styl życia to jest zdrowa relacja z samym sobą, bo musimy pamiętać o tym, że nie musimy do końca spełniać oczekiwań innych ludzi, ale dobrze jest mieć bliską i zdrową relację z samym sobą. Na koniec, zdrowy styl życia to dla mnie dobre relacje z bliskimi. Bliscy ludzie, rodzina, przyjaciele to jest tak ważny czynnik w naszym życiu. Bliscy ludzie potrafią poprawić nam samopoczucie, potrafią zmotywować nas do wyjścia z domu na spacer. Z bliskimi ludźmi najlepiej smakują zdrowe posiłki. Także dobre relacje z bliskimi to jest moim zdaniem nieodłączny element zdrowego stylu życia. Także łamię tutaj trochę stereotyp o tym, że zdrowy styl życia to tylko dieta, jarmuż, zielenina i trening na siłowni. Nie, zdrowy styl życia składa się z naprawdę wielu elementów i jeśli te wszystkie elementy u nas grają, to nasze życie będzie trochę lżejsze, prostsze, pełniejsze i będzie nam dawać o wiele więcej radości, a przede wszystkim szczęścia, którego tak bardzo wszyscy pragniemy. Justyna pięknie podzieliła zdrowy styl życia na kategorie i nazwała go fundamentem naszego szczęścia. Jednocześnie bardzo podoba mi się to, że jako dietetyczka daje nam przestrzeń na to, by nasze odżywianie nie było idealne, bo najważniejsza powinna być dla nas nie zdrowa micha, a zdrowa relacja z tym, co znajduje się na naszym talerzu. Czas na drugą panią dietetyk w dzisiejszym odcinku, czyli Emilkę Cesarek, która gościła u mnie w podcaście 2 razy. I chyba czas to powtórzyć, bo Emilka jest skarbnicą naukowej wiedzy o zdrowiu i odżywianiu. Emilka jest dietetyczką kliniczną i dietoterapeutką, moim zdaniem do zadań specjalnych, bo zajmuje się głównie tematami związanymi z jelitami i hormonami, więc zagadnienia takie jak insulinooporność, PCOS, zespół jelita drażliwego czy SIBO to są kwestie bardzo jej bliskie. Do tej pory wydawało mi się, że kiedy ktoś zada mi pytanie,
czym jest dla mnie zdrowy styl życia, jakie mam podejście do zdrowego stylu życia, to przede wszystkim będę mówiła o diecie. Z racji tego, że jestem dietetykiem, a dietetykiem klinicznym, to na co dzień główną styczność mam właśnie z tym, że ludzie jako do zdrowego stylu życia podchodzą właśnie w kontekście diety, odżywiania, składników odżywczych, tego co wybieramy na swój talerz, tak? Czy też co wybieramy do swojego takiego codziennego menu. Natomiast aktualnie, gdybym miała podejść do tego ze swojej strony, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia, zaczęłabym przede wszystkim od głowy, od tego, że w momencie, kiedy my nie mamy własnego poczucia takiego bezpieczeństwa, tego, że chcemy wprowadzić chociażby drobne zmiany, nie jakieś takie mega duże, innowacyjne podejście do ekologii, do zdrowego stylu życia, do tego, co zjadamy, do produktów eko, bio, tak, do jakiejś tam już szerszej diety, którą w jakiś sposób określimy, czy to dieta wegańska, czy dieta keto, tak, czy jakaś raw, to tak na dobrą sprawę właśnie to ten zdrowy styl życia to moim zdaniem jest taki balans w głowie, który mamy, dzięki któremu jesteśmy w stanie na co dzień określić, co nam służy, a co nie, tak, czyli tutaj zarówno podejście do diety, suplementacji, ale również do aktywności fizycznej, do natury, do ludzi, którzy nas otaczają, moim zdaniem to wszystko tworzy taką dużą, spójną całość, którą ja określiłabym zdrowym stylem życia. Jeżeli relacje międzyludzkie będą niestabilne, będą toksyczne, to ciężko będzie o to, żeby komponować zdrową, dobrą dietę, żeby skupić się na tym, żeby budować formę sylwetkową, bo cały czas gdzieś triggerem w naszej głowie będzie ta myśl, że mamy na przykład właśnie słabe relacje z ludźmi. To samo w kontekście braku czasu dla siebie, tak? Czy spędzania wolnych weekendów gdzieś blisko natury, szczególnie dla osób, które z tą naturą są mocno związane. Także ja uważam, że zdrowy styl życia to jest po prostu budowanie w głowie takiego balansu i takiego poczucia z samym sobą, że to, co wybieram na co dzień jest dobre, że zjadam gęsto odżywczo, wstaję rano, zjem sobie śniadanie, obiad, kolację, wybieram po prostu zdrowe, proste produkty, ale z drugiej strony wcale nie wyklucza się to z tym, że jak pójdę ze znajomymi w weekend na dobrą pizzę, tak, czy wypiję lampkę dobrego wina w dobrym towarzystwie, to nie będzie się to wpisywało w zdrowy styl życia. To samo się tyczy tak na dobrą sprawę właśnie aktywności fizycznej, która jest przecież bardzo ważna w kontekście insulinowrażliwości, w kontekście pracy naszego serca, w kontekście dotlenienia i pracy naszego mózgu, ale z drugiej strony, jeżeli będzie ona przewlekła, również może stać się w jakiś sposób takim triggerem, który będzie wpływał na nas negatywnie. Zatem jeszcze raz tutaj podkreślę, że dla mnie zdrowy styl życia to jest takie poczucie własnego balansu, że to, co wybieram na co dzień służy mi, nie szkodzi mi, że w tych wyborach jestem szczęśliwym człowiekiem, zarówno pod kątem diety, suplementacji, aktywności fizycznej, spędzania czasu z ludźmi czy spędzania czasu w naturze. Po prostu robię to, co mi służy, to, co zarówno mojej głowie, ciału, jak i całemu mojemu organizmowi będzie działało na korzyść i ja będę się czuła w tym spełniona i szczęśliwa. Po raz kolejny wrócił temat równowagi, życia w zgodzie ze sobą i wybierania tego, co nam służy, więc wnioski, moi drodzy, nasuwają się tutaj same. Na koniec przeniesiemy się do Kalifornii, do Dagmary Loftus, którą niedawno mieliście możliwość poznać w jednym z odcinków. Dagmara jest mistrzynią Reiki, zajmuje się zawodowo pracą z energią, jest też masażystką, holistyczną dietetyczką i pasjonatką szeroko pojętego self-care. Jak ona definiuje zdrowy styl życia? Posłuchajmy. Cześć, tutaj Dagmara z Eat Glow Thrive. Dla mnie zdrowy styl życia jest to sztuka utrzymania balansu pomiędzy ciałem, duchem oraz umysłem. Nieważne co robimy, ważne żebyśmy robili to z intencją największego dobra dla nas samych. Żebyśmy czuli się i byli obecni w danym momencie w 100%. Żebyśmy czuli się szczęśliwi, żebyśmy czuli się komfortowo i żebyśmy mieli właśnie takie poczucie, że cokolwiek robimy, służy to naszemu najwyższemu dobru. Więc jest wiele sztuk, jest wiele technik, jest wiele rzeczy, które możemy robić, żeby
utrzymywać zdrowy styl życia. Ale najważniejsze, żeby być w tym wszystkim szczęśliwym, żeby być w tym wszystkim sobą, żeby nie robić czegoś na siłę, nie robić czegoś, czego nie lubimy, co nie sprawia nam radości, bo wtedy automatycznie nam to nie służy. Więc cokolwiek to jest dla Ciebie, dla nas, dla mnie, coś, co tak jakby to się mówi, że sparks your fire, czy tak budzi właśnie taki ogień w Twojej duszy, cokolwiek robisz. Więc zakochaj się w jedzeniu, które jesz. Spraw, żeby to jedzenie było piękne, żeby Ci smakowało, żeby było pełne aromatów, żeby dzielić to jedzenie z osobami, które kochamy, żeby jakikolwiek sport uprawiamy, żeby sprawiał nam radość, żeby jakiekolwiek praktyki uprawiamy, żeby przynosiło nam to taki spokój ducha w pewnym sensie, tak? Nie trzeba robić niesamowicie ciężkich treningów. Czasem naprawdę wystarczy iść na spacer, na łono natury, na słońce. I to jest właśnie zdrowie. To jest zdrowy styl życia. To jest właśnie bycie w takim połączeniu samemu ze sobą i również właśnie rozumienie i taka nasza nauka poprzez tą wędrówkę życiową, którą każdy z nas odbywa, nauka siebie, nauka odkrywania tego, co nam służy i tego, co nam nie służy. Nauka tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i co sprawia, że nie jesteśmy szczęśliwi. I uważam, że nawet czasem robienie takich rzeczy jak jedzenie, nie wiem, no, jakiegoś tam ciasta czy jakiegoś tam fast foodów może być dla nas zdrowe, jeżeli po prostu się tym cieszymy, jeżeli cieszymy się daną chwilą. Nasz umysł ma niesamowitą moc i uważam, że nawet jeżeli robimy coś, co dla ogółu, dla kolektywu wydawałoby się, że nie jest to zdrowe, ale robimy to w pełni szczęścia, w zgodzie z samemu ze sobą, nie narzucając sobie, o, jest to niezdrowe, nie powinnam tego robić i obarczając się taką winą. Nie. Właśnie, robimy to, ale czujemy się z tym dobrze, bo czasem rzeczy, które dla kolektywu, dla ogółu wydają się niezdrowe, będą dla nas zdrowe w danym momencie, dlatego że po prostu tego potrzebujemy. Potrzebujemy małego komfortu poprzez jedzenie, tak na przykład powiedzmy, nie wiem, ktoś bardzo lubi zjeść ciasto albo pizzę czy coś takiego. Także zachęcam do takiego życia i odkrywania siebie, do życia w zgodzie ze sobą i słuchania siebie i właśnie podążania tą ścieżką, tą wędrówką. Dziękuję bardzo. Dagmara powiedziała coś, co jest moim zdaniem kluczowe. Zdrowy styl życia ma sprawiać nam frajdę. Nie zmuszajmy się do robienia czegoś, co rekomendują inni, podczas gdy nie sprawia nam to przyjemności. Bo owa równowaga, o której mówią wszystkie dziewczyny, oznacza też robienie tych, w cudzysłowie, niezdrowych rzeczy. Bo życie to przede wszystkim dążenie do balansu. Jak zatem brzmi moja definicja zdrowego stylu życia? To pytanie zadaję sobie od dawna i przyznam, że nie umiałam na nie jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego napisałam o tym e-booka. Słuchajcie, właśnie w tej chwili, 3 sierpnia, ma swoją premierę moja elektroniczna książka Holistyczne pozdrowienia, czyli moja filozofia zdrowego stylu życia. Historia tego, jak odkrywałam to, co dla mnie zdrowy styl życia oznacza. Pozwólcie, że przeczytam Wam fragment. Długo nie zdawałam sobie sprawy, że przez te wszystkie lata sama zgromadziłam całkiem sporą bazę wiedzy, która potencjalnie mogłaby być przydatna dla innych. Książki, wywiady, filmy dokumentalne, podróże i nowe znajomości. Z każdej strony czerpałam i nieustannie czerpię inspirację i wiedzę, oswajając się z najróżniejszymi teoriami, trendami i patentami na zdrowy styl życia. Od jakiegoś czasu coraz częściej dostawałam pytania, jak zacząć zdrowo żyć, jak komponujesz posiłki, ile razy w tygodniu powinno się ćwiczyć, jak dbasz o cerę, skąd u Ciebie tyle pozytywnej energii. Na żadne z nich nie umiałam odpowiedzieć. Po prostu zdroworozsądkowo sobie żyję i nie jest to wcale skomplikowane, myślałam. Ale zaraz przypomniałam sobie, że to, co robię teraz, co wydaje mi się tak proste i intuicyjne, słowo klucz, będzie o tym sporo, jest de facto efektem lat nauki, ba, nauki, która chyba nigdy się nie skończy.
Nie znajdziesz tu szybkich rozwiązań, bo uniwersalne zasady nie istnieją. Stworzyłam model filarów zdrowia, czyli 6 aspektów naszego życia, o które moim zdaniem warto zadbać. Jednak każdy z nas musi samemu ułożyć elementy układanki, bo tylko Ty wiesz, co służy Tobie i Twojemu ciału. Chciałabym, aby ta książka była dla Ciebie drogowskazem, który pomoże Ci stworzyć własne praktyki i rytuały. Także kochani, zebrałam to, czego nauczyły mnie rozmowy z ekspertami, lata doświadczeń oraz książki i podcasty. I mam szczerą nadzieję, że to, co tam znajdziecie, po prostu Was zaciekawi i czegoś nauczy. Tylko do końca tygodnia, do 9 sierpnia, dostaniecie e-booka w promocyjnej cenie, takiej turbo promocyjnej, bo z 33 cena promocyjna to 22,22. I nie śmiejcie się z moich numerków. Sprawia mi to ogromną przyjemność, że mogę sobie takie unikalne ceny wymyślać. Co więcej, e-book jest też dostępny w zestawie z czytanym przeze mnie audiobookiem, także jeśli wolicie mnie słuchać, to zapraszam, polecam. A przy okazji dodam, że do sprzedaży wrócił też mój e-book kulinarny, czyli foodbook, co gotuję każdego dnia. Jest to książka z przepisami, którą napisałam ponad rok temu. Teraz ma ona nową szatę graficzną i jest dostępna na moim sklepie na stałe. No i przez ten tydzień też oczywiście w premierowej obniżce i naturalnie jeśli kupicie wszystko w zestawie, to cena będzie najkorzystniejsza, także zaglądajcie na karolinasobańska.com/sklep. Wszystko podlinkowałam Wam w opisie. I na koniec mam pytanie do Was. Czym dla Was jest zdrowy styl życia? Czy macie swoją definicję? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach na YouTubie lub pod zdjęciem na Instagramie na koncie Karolina Sobańska Podcast. Ja z całego serca dziękuję dziewczynom za wzięcie udziału w tym odcinku specjalnym podcastu. Was zapraszam do obserwowania programu na iTunes, Spotify, YouTubie i Instagramie oraz do wystawienia podcastowi recenzji na iTunesie. Tymczasem żegnam się z Wami. Ja osobiście teraz, jeżeli słuchacie mnie 3 sierpnia rano, to jestem w drodze na upragnione wakacje. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i słyszymy się już za tydzień w poniedziałek w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Hej!